Dobrze by było zająć tutaj ten rejon. Fajnie też by było miasto przejąć. To by było coś pięknego. I też może jakieś przymierze, że z armią Obliviona byśmy zawarli. Chociaż nie. W sumie tak, ja jestem za zrobieniem takiej taktyki, żeby armię Oblivionu przydusić możliwie jak najbardziej na naszych ziemiach, żeby po prostu ich odepchnąć i dopiero zawrzeć z nimi przymierze, tak żeby mieć tutaj spokój. Niech się reszta Temriel o nich leje. Your will. Dobra, 3 tury. Myślę, że przeczekamy. Okej, jakoś tak za bardzo nie chcą wchodzić. Nowa misja. Okej, do elfów cały czas. A siłą mamy. Czy rekrutować? No cholera wie, no. Dobra, rekrutujemy sobie jeszcze jedną armię. I ich spróbujemy rzucić możliwie jak najbardziej się da. Katapulty. Stajnie króla. Niech się to buduje. A tu mieliśmy sobie też rozbudować to miasteczko. Żeby było najbardziej rozwinięte, de facto. A tutaj się sprawy mają, że za 2 tury dopiero, tak? Tak. No dobra. Będzie na razie taka spokojna kampania. Tutaj nie dam odpocząć. Dobra, zaatakujemy może Temriel, ale to w następnym odcinku będzie taki atak przypuszczony. Tutaj trzeba było też troszeczkę de facto. O, drogi i farmy tu się przyda, to jest podstawa. Przejdziemy sobie te 2 tury do 26 w miarę. Chyba, że oni tu wyszli! Weszły dziady. Dobra, kupimy sobie bitwę, żeby była szybka bitwa. Może odepchniemy wszystkie oddziały z tego miejsca. Przy okazji też troszeczkę zmieniłem jakość tekstu do samego budynków. Ale oczywiście jest mgła. Dobra, wszystkie oddziały do frontu, też szturmowe. Generał. Opcja piesza. Konnicę naszą. Ślemy też do frontu. Wszystkie oddziały też włócznicze i oszczepników też. Czemu ja mam szturmować to miasto, jak ono nie ma murów? Ciekawe. Okej. Może gdzieś są mury? Cholera gdzie? Okej, nasza konnica nadjeżdża. Do ataku. Ej, no ładne miasto elfickie. No nie, naprawdę, po co mi katapulty, skoro oni murów nie mają. Dobra, ostrzelam im generała. Oni strzelają.
To jest pytanie. Nie ogarniam tej miejscówy. Ale niech będzie. Dobra, koniec, niech się wycofa. Okej, chłopaki, nacieracie? Nacierają. Okej. Każ mi im porzucić wszystkie tarany, wszystko co jest dostępne. Co? Co to jest za wynalazek? U nas tak siekają. Ciężka piechota. Nie wiem, teraz czekać. Okej, to ta jednostka generalska takie... Tak, tutaj jednostka generalska coś takiego robi. Dobra, no to zróbmy tak. Spróbujmy ją zatrzymać. By mi nie robiła popłochu w moich jednostkach. 18%, ale to jest dobra jednostka. To jest dobry zajebisty generał. Ładnie wjechali w generała. Mi się podoba. Duże straty nam zadali już na dzień dobry. Sama jednostka generalska. To zobaczcie co tu się dzieje. Jeśli korzystają z magii. Elfy. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. The enemy king is slain. O, króla zabiliśmy. The enemy, but no less a death. Bardzo ładnie. That, we must press our advantage. Tak, będziemy cisnąć. Do końca myślę, że możemy wycofać. Zobaczymy, gdzie jest ten dowódca ich, nie? Kawaleria? Dlaczego nie jeżdżą? O lol, ale fajna jednostka! Fajnie wygląda. Nie ma co. Dobra, zatrzymajmy ich na razie przed tymi. Przed naszymi oddziałami. Nieco sobie daje radę, Argonian. Jak widzicie, troszeczkę zmniejszyłem jakoś jednostek, teksturek na koniach. Ale co tam jeszcze reszta zmierza? Okej, generał nadciąga z odcieczą. No dobra jednostka, następnym razem sobie zagramy elfami. Jeśli to okazja. Only half the enemy force remains. Pancerze mają. Naprawdę. Okay, gdzie jest ten generał? 14 jest jeszcze. Okay, zabijmy tą konnicę. Nie jest taka mocna. Akurat elfy mają cienką konnicę, nie wiem dlaczego. Zabić tego generała. Nasz koniec jak sobie daje radę? Świetnie. Ciężką konicą. Nasza lekka. Coś pięknego. No,
generała tutaj. Najważniejsze, zrobiliśmy dowódcy ich. To już sporo nam daje. 9 zostało. No, konnica tak teraz średnio. Ale sporo, mi sam generał zadał mi sporo obrażenia. Jestem pod wielkim wrażeniem. Reszta pojazdu naciąga. The enemy general lies dead. Good riddance to that desert dog. Pray his death will break his immense resolve. Dobra. Drogi generał padł. Konica się spisała na medal. Okej, my generała weźmiemy teraz do walki. Nasza konnica zbolała. Tak zaatakuje tamtych. Tam ci sobie już radę dadzą, myślę, że nie będzie problemów. Ciężka piechota, oj, oj. Tu już czasami nie zostało oddziałów. Sobie wystrzelają ich. Dobra, was panowie poproszę tutaj. Nie wiem, żebyście sobie dotarli. Do ataku. Ardenianie! Dacie radę, na pewno wierzę was. Co to jest w ogóle za budynek? O, dobra, lecimy do środka do budynku. Ale nie, no fajne. Jeśli to jest takie miasteczko stricte elfickie, to fajne tak, no. Dużo nie ma budynków, ale sam fakt, że jest takie coś. Dobra, zamku. Okej, wejdźcie tutaj na plac, spróbujmy go przejąć. Okej, i teraz mam jeszcze telefon. Tryb milczący, no nie. Okej. Konica się poddała niestety. Kurde, wycofali się za bardzo. Dobra. Myślałem, że czas nam nie pozwoli. Chcielibyśmy sobie gonić. Dobra, myślę, że na czas teraz pójdziemy. Praise the Almighty! Our enemy has lost his stomach to fight. We must push our advantage. Okej. Dobra, 2 minutki zostały, to myślę, że to przepękamy. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Nie, no ładnie. Kosimy całe 2 armie. Praise the Almighty! Our enemy has lost his stomach to fight. We must push our advantage. Bierzmy jak największe żniwo. Okej, ładnie, wszystkie wycięliśmy. All of Christendom will be strata taka z początku. Cała jednostka generalska tyle mi zabrała życia, że to jest po prostu... Coś nieporozumiętego. Have mercy, my lord! We tore them apart, my lord! Victory! We have crushed them! This place is yours, my lord! Dobra, i mamy osadę. Co mnie bardzo cieszy. Zbuntowała mi się armia cała.
No to mamy pierwszy problem, moi mili. Abym... zadowolony z tego efektu i obrotu sprawy. Normalne podatki. Dobra. Weźmy sobie armię. Wyciągniemy naszego dowódcę i rozmieścimy sobie wieżyczki strzelnicze, ale to chyba za... skórę dopiero. Tak, zbuntowała mi się armia. Co mnie bardzo ten fakt boli. Będziemy musieli mieć kolejną armię do atakowania. Ciekawie się zrobiło. Jakieś dwa oddziały, właściwie takie duperelowate. Będę musiał ich odepchnąć. Dobra, no to co już, będziemy rekrutować na armię w kolejnych odcinkach. Szkoda, że tamta się zbuntowała. Name thy enemy, lord. Okej, może dobra, turę sobie poświęcimy na... Approaching, my lord. Yes. Bringing these lands. Na zebranie funduszy. Przed samą rekrutacją. Novel lord, we have called men. We march. Okej, okay, coś mi powiedział wojna. Wojna. Wojna wypowiedziana przeciwko... i nam. A. Approaching, my lord. Bringing these lands under your gaze. Aha. Okej, a czemu to jest takie niezadowolenie? Żeby mi się armia z... Your Majesty. Zbuntowała. Yes, Lord. This is where we shall meet the enemy. No ciekawie. The day is ours, Lord. The enemy are beaten. Znaczy im się prowincja zbuntowała i dlatego wypowiedzieli nam wojnę. Fajnie. Przeszła na naszą stronę. No i nawet dobrze, bardzo dobrze, bym powiedział. Command me. Chcieli wprowadzić swoje porządki, ale im nie wyszło. Okej. Okay. Podatki. Dobra, coś się teraz zaczyna dziać. Tak, to nie obronię, ale oddziały mi się przydadzą. March! Let me strike, my lord. Okej. Dobra. To tam osadę sobie stracimy. Na korzyść tamtych kolesi. Bo się trudno. Name thy enemy, lord. Men, we march. Bringing these lands under your gaze. Patrzcie, tu stałem, a nie postawiłem sobie wyżyczki. Okej, okay, chcą się bić. There is nothing to salvage here. Escata. Okej. We continue tomorrow, my lord. Ale wiecie co? Tą akurat bitwę poprowadzimy sobie w kolejnym odcinku, żeby nie było. Będzie cholernie ciężka, a chcę im zadać jak największe straty. Trzeba po prostu ich na dzień dobry już osłabić i wtedy budować jakąś potężną armię w tych dwóch fortach i ruszyć na nich. No. Dobra, tak więc cóż, moi mili. To było na razie na tyle w tym odcinku. Tak więc... komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się do trzeciej części, do kolejnego odcinka. Nara, mam nadzieję, że kampania wam się podoba.